uczystych, cichych życia wód, to przywodzi nam myśl o tysiącletnim królestwie i pasterz także jest związany z oddzielaniem kóz od owiec. Mateusza 25 rozdział omawia sytuację, kiedy jest, tak byśmy powiedzieli w dzisiejszych słowach nowoczesnych, rekrutacja do tego królestwa tysiącletniego. Mateusza, rozdział 25, od 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzieliśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym o lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu, i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I Hebrajczyków 8 rozdział, który pokazuje nam tą samą rzecz, tylko chwilkę później i od drugiej strony. Siódmy werset 8 rozdziału Hebrajczyków.
Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich mówi: oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. I tutaj jest wspomniane o dniach, o jakie dni chodzi. Znajdujemy to w Daniela, 9 rozdział, gdzie Daniel modlił się, aby właśnie znać ten czas, o którym tutaj jest mowa, po upływie owych dni. 27 werset 9 rozdziału. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary trwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I do tego też się odnosi w Mateusza 24 rozdział Pan Jezus, gdy powiedział, że gdy ujrzą ohydę spustoszenia, którą zapowiedział prorok Daniel, mają uciekać w góry. I też jest to 24 rozdział. Proponuję, żeby każdy spokojnie w domu sobie przeczytał jako uzupełnienie dzisiejszego rozważania. Natomiast 15 werset tego 24 rozdziału. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. I 12 rozdział objawienia pokazuje ich w czasie ucieczki. 12 rozdział, 14 werset. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, puste miejsce generalnie, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. Czyli widzimy tutaj w połowie siedmioletniego okresu, o którym pisał prorok Daniel, powstanie człowiek grzechu podający się za Boga i on ustawi tą ohydę spustoszenia lub sam tą ohydą będzie i wtedy uciekną w miejsce puste ci, którzy posłuchają słów Pana Jezusa i będą karmieni z dala od węża przez 3,5 roku. Czas, jeden rok, czasy, 2 lata i pół czasu, 3,5 roku. I dlaczego? To wiemy z 13 rozdziału objawienia, że 17 werset, nikt nie może kupować ani sprzedawać.
jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I oczywiście ci ludzie nie przyjmą tego rozpoznawczego znaku i będą wykluczeni z tego, żeby móc zaopatrzyć się w proste rzeczy. Takie jak jedzenie, picie, coś, co my nawet czasami zapomnimy Bogu podziękować za to, że to mamy. I mamy straszny ciężar, żeby przed posiłkiem pamiętać, że bez łaski Bożej to nawet powietrza by nam nie starczyło, a co dopiero mówić o takich luksusach jak jedzenie i picie i dach nad głową. I tutaj właśnie jeszcze jest obietnica, bo Pan Jezus powiedział, że nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie, gdzie oczywiście pokolenie, jeśli czytamy kontekstowo, dotyczy pokolenia żydowskiego i nawiązuje do Jeremiasza, 31 rozdział, Jeremiasza 31 rozdział od 31 wersetu. Oto idą dni. Brytyjce 852, strona 31 rozdział Jeremiasza od 31 wersetu. I to będzie brzmiało podobnie do tego, co apostoł w Hebrajczyków przytoczył w 8 rozdziale, gdyż wiele myśli jest stąd bezpośrednio zacytowane. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce. I to jest właśnie odniesienie do tej obietnicy Pana Jezusa, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Jego nie przeminą i że tutaj właśnie nie przeminie to pokolenie, które właśnie miał na myśli, czyli Izrael. I tutaj nawet jest taka anegdota w jednej z książek, którą mamy w RLH wydaną, że jeden z sług cesarza zapytał go cesarz, tego sługę, czy jest jakiś dowód na istnienie Boga. A ten sługa był wierzący i odpowiedział cesarzowi, Żydzi, wasza miłość. To jest jeden z dowodów na istnienie Boga. Żydzi. Dlatego, że wszyscy próbowali ich zgładzić, ale Pan Jezus powiedział, że to pokolenie nie przeminie, nie wytępią Żydów. I powiedział to też w Jeremiaszu, 31 rozdział. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. Jeżeli te prawa miałyby się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili. Są trzy grupy w Biblii ludzi. Żydzi, poganie i Kościół Boży. O tym możemy przeczytać w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 32 werset. I tam apostoł Paweł wyraźnie mówi, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom,
ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Zbór Boży wywodzi się z tych dwóch grup, czyli Żydzi, którzy uwierzyli. Przykładem takiego człowieka jest apostoł Paweł, który choć był Żydem, to po uwierzeniu Panu Jezusowi stał się częścią zboru Bożego. Grecy, albo szerzej mówiąc narody, albo poganie, to też jest grupa nieżydowska, która też zasila szeregi zboru Bożego pod warunkiem, że uwierzy Panu Jezusowi. To dotyczy obecnego czasu, dlatego że jest w zapowiedziach Pana Jezusa takie wspaniałe wydarzenie, jak zabranie Kościoła do nieba. I wtedy już na ziemi będą tylko poganie i Żydzi. Kościół będzie w niebie jako oblubienica baranka przygotowywany na wesele, a później przyjdzie z Panem Jezusem po 7 latach wielkiego ucisku. I tu 31 werset jest właśnie tym momentem, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy już z Kościołem, ale też i z wszystkimi aniołami z Nim i wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Jest to 7 lat po pochwyceniu, 7 lat po wydarzeniu, które mamy opisane w wielu miejscach Nowego Testamentu jako zabranie wierzących do nieba. I na świecie nie zostanie nawet kopyto, jak było z wyjściem z Egiptu Izraela, że nawet kopyto nie zostało. Tak samo ci, którzy na przykład jak Abraham zasnęli w czasach Starego Testamentu, czy Dawid, Daniel, oni też w czasie pochwycenia będą wzięci do nieba. I potem, po 7 latach, przyjdziemy razem z Chrystusem, co jest opisane m.in. w Objawieniu 19 rozdział. Tu jest już po tym przyjściu. I nazwałem to słowem rekrutacja do Królestwa. Rekrutacja jest oczywiście na podstawie, jak tutaj widzimy, wiary powiązanej z działaniem wobec izraelskich wierzących. Czyli to będą ludzie, którzy nie tylko genetycznie będą należeć do narodu izraelskiego, nie tylko biologiczne będą mieli więzy z Jakubem, ale słowo, które tutaj pokazuje nam 40 werset moich braci. Moich braci. Co bardzo ciekawe, słowo braci nie jest później powiedziane w 45 wersecie. Jednemu z tych najmniejszych nie ma moich braci. Dlaczego? Dlatego, że ta grupa, która czyniła uczynki miłosierdzia wobec właśnie tych ludzi, to byli ludzie wierzący i czynili to ze względu na Chrystusa i dlatego właśnie działali, widząc w nich braci. Gdy widzieli nagiego, to widzieli po prostu, że to jest nagi, nie bo był leniwy, nie zarobił i się po prostu tak stało, tylko że nie mógł, bo nie przyjął znamienia, nie mógł kupić, nie mógł sprzedać, nie miał jak się zaopatrzyć, był nagi. I przyodziali go ze względu na to, że był nagi. Nie, że się zbuntował przeciwko antychrystowi, bo nienawidzi władzy, jest anarchistą. Tylko dlatego, że wiedział, że jest wierzący. Jako wierzący nie może się pokłonić posągowi bestii. Nie może przyjąć znamienia ze względów właśnie wiary w Chrystusa. I przyodzialiście mnie. Byłem chory, tak samo, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, być może zatrzymany za brak znamienia, czy z innych powodów, może coś ukradł, bo był głodny i przekroczył, tak jak czytaliśmy kiedyś przy powieściach, że żebym nie był głodny, abym z nędzy nie zaczął kraść. Być może niektórzy wierzący w tym czasie będą kradli i trafią do więzienia.
a przychodziliście do mnie i łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. I ten sąd czasami jest przedstawiany jako odpowiedzialność zbiorowa. Jest tutaj powiedziane, że będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Natomiast jest tutaj bardzo niepokojąca kwestia, która mówi, że to nie jest pełne wyjaśnienie. Dlatego, że owce są pojedyncze i kozły są pojedyncze. Wiara jest indywidualna i to nie jest tak, że cały naród jest jednolitością jako naród. Nawet teraz widzimy, że jak jest wojna na Ukrainie przeciwko najeżdżającemu państwu Rosji, to i teraz sami Ukraińcy są podzieleni na różne grupy. Jedni są za Rosją, drudzy są przeciwko Rosji, trzeci jeszcze mają inną postawę. I sami Rosjanie też są na różnym poziomie tutaj ustanowienia i nie są jednomyślni, bo jedni są za władzami, które są za najazdem, ale są też dotarły wiadomości, że jacyś chwycili za broń i ustanawiają swoją część Rosji, wycinając jako odrębne państwo. Więc tutaj tak samo jest tak, że to słowo etnos, które tutaj jest, narody, to również znaczy rodziny ziemi albo pewnego rodzaju grupy lub generalnie wszystkie narody, ale sam sąd nie jest narzucony gramatycznie, że musiałby dotyczyć zbiorowej odpowiedzialności, choć i też na taką interpretację jest miejsce. Dlatego nie należy się denerwować, jeśli w jakimś komentarzu trafimy na taką podstawę, bo to jest kwestia taka, że faktycznie dostrzegamy, że jeśli kuszyci nie będą do Jerozolimy przychodzić, obchodzić święta szałasów, to nie będą mieli deszczu i tak dalej. Widać, że też jest na to miejsce, na taką odpowiedzialność narodową, zbiorową. Natomiast owce i kozły są indywidualnościami. Więc albo może być tak, że tak jak Herod i Piłat ze względu na nienawiść do Chrystusa stali się przyjaciółmi, choć wcześniej byli sobie wrogami, to być może kwestia wrogości do Chrystusa i Jego resztki może być takim zespalającym czynnikiem i wtedy faktycznie te narody będą widziane jako pewnego rodzaju monolit. Tego nie możemy wykluczyć. To jest przyszłość, ale dla nas jest ważne to, że widzimy, że Pan Jezus tutaj nie lekceważy tego, jak się odnoszą inni do wierzących. I sąd jest zawsze na podstawie uczynków. Dlatego pociechą dla nas jako chrześcijan jest to, że my nie staniemy na sądzie. Pan Jezus powiedział, że kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. I nie stanie na sądzie, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Bo jeżeli ktoś z nas stanąłby na sądzie, to wyrok mógłby być tylko jeden, potępiony. Ale ponieważ nie stawimy się na rozprawie sądowej, to takiego wyroku nie będzie jak wydać. I słusznie, by wszystkie oczekiwania w naszym kierunku szły, żeby nas potępić. Gdyż nikt z nas nie ma nic na własne usprawiedliwienie. To Pan Jezus Chrystus wziął wszystkie nasze grzechy i On za nas w całości zapłacił i nawet nie staniemy na sądzie, gdyż On się zamiast nas na sądzie stawił i został potępiony zamiast nas. I teraz, jeżeli widzimy, że ci ludzie, którzy idą na potępienie, są właśnie z uczynków rozliczani. I jednoznacznie widzimy, że 41 werset, bo 40 już wspomniałem. Powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. To uczynili wierzący, dlatego słowo bracia tutaj jest wspomniane przez Pana.
Natomiast 41 już dotyczy tej grupy, która po prostu nienawidzi Żydów, bo są Żydami. Nie wnika w religijne źródła tego, nie wnika w to, czy wierzący, czy niewierzący. Dlatego w ogóle kwestia wiary nie jest przez nich poruszona i nawet Pan Jezus tego słowa braci tu nie wymienia. Po prostu oni będą się zgadzali z Antychrystem ze względu na to, że właśnie oni będą prześladowani jako ci Żydzi, jako ci należący do tego narodu. I będzie to w porównaniu z Holokaustem czy wszystkim innym dużo gorsze. Te wszystkie prześladowania, hiszpańska inkwizycja, czy pogromy w Rosji carskiej, czy wszelkie inne antyżydowskie działania, czy też jak czytaliśmy w Estery, chęć zgładzenia całego narodu przez Hamana, to wszystko w porównaniu z tym, co będzie w tych właśnie 7 latach, zwłaszcza w 3,5 roku, to było niewielkie preludium, niewielka rozgrzewka szatana. Widzieliśmy, że będą żywieni z dala od węża. Ciekawe w 12 rozdziale, że jest powiedziane z dala od węża, a z kolei Jakub mówi o Danie, że jest wężem na właśnie drodze i kąsa w pięcinę. I to jest wskazówka, że właśnie tym człowiekiem grzechu będzie, tak jak Judasz spośród 12, tak tutaj właśnie jeden z żydowskiego pokolenia może będzie jednym z takich ludzi, których nawet możemy powiedzieć, że wywodzić się może właśnie na podstawie tego słowa z pokolenia Dan. Jakaż straszna rzecz, ale też chwilę później Jakub dodaje: zbawienia Twego oczekuję, Panie. I to zbawienie to jest uratowanie swego życia jako zdobycz. Często się pojawia takie sformułowanie, że zachowa swoje życie jako zdobycz, doczeka końca. I nawet tutaj w tym kontekście też widzieliśmy, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ale nie chodzi o zbawienie od piekła, tylko chodzi o zwykłe ludzkie przetrwanie do końca ucisku, żeby doczekać przyjścia Chrystusa. I teraz, wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc 44 werset. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, już wspomnieliśmy, że nie ma tu słowa braci, więc oni będą negatywnie nastawieni do żydostwa, niezależnie od tego, czy będą ich rozpoznawali jako wierzących, czy nie. Zresztą sami będą niewierzący, więc płaszczyzna wiary nie będzie dla nich istotna. I mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną. To jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że Pan Jezus mówi wyraźnie, że odejdą na wieczną kaźń. Wieczna kaźń. Jakież to jest straszne słowo. Jakie to jest straszne określenie. Możemy o tym przeczytać m.in. w 16 rozdziale Łukasza. Jak jest kwestia przygotowawcza do tego. A później będzie jezioro z ognia i siarki, albo jezioro ognia i siarki, opisane w objawieniu jako śmierć druga, albo śmierć, jakbyśmy nowocześnie powiedzieli, 2.0, czyli wyższy poziom śmierci, albo bardziej zaawansowany sposób. I teraz sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Czy piekło jest wieczne? Tak samo jak życie jest wieczne. W jednym wersecie mamy ucięte wszystkie spekulacje na temat tych, którzy myślą sobie, że piekło będzie krótsze niż życie wieczne. Nie, jeśli wieczna radość w niebie ma trwać w nieskończoność, to również ta kaźń jest określona tym samym terminem i dotyczy tego samego, nawet nie można powiedzieć słowa okresu, bo to już będzie poza czasem.
choć Słowo Boże mówi dzień i noc na wieki wieków. Czyli używa terminów odmierzających czas, co może sugerować, że oni ten upływ czasu będą dotkliwie każdą chwilę odczuwać, wiedząc, że to się nigdy nie skończy. I dlaczego ta rekrutacja musi być taka wnikliwa? Bo do królestwa nie może wejść ktoś taki, kto nie wierzy. Wejdą sami wierzący i Hebrajczyków, 8 rozdział, czytaliśmy o tym, że jest ten okres nazwany od strony rewki izraelskiej, która wejdzie nowym przymierzem. I Jeremiasza także jest to nazwane nowym przymierzem. Czym się to nowe przymierze będzie charakteryzować? Po pierwsze, nie będzie już miało braków, bo siódmy werset 8 rozdziału mówi, że pierwsze przymierze miało braki. I dlatego, że miało braki, to nowe przymierze już braków mieć nie będzie. Kto był brakiem? Człowiek był brakiem, nie Bóg. Bóg jest doskonały. Ale ponieważ stare przymierze jest oparte na człowieku i stare przymierze, jak zobaczymy w 8 rozdziale, jeszcze trwa w momencie zapisania Hebrajczyków, bo 13 werset mówi, że w czasie, gdy apostoł pisał list do Hebrajczyków, to ono jeszcze było bliskie zaniku, czyli nie znikło. Jeszcze się starzało, a więc nie umarło. I przedawnia się, a więc się nie przedawniło. Więc w czasie, kiedy apostoł pisał list do Hebrajczyków, stare przymierze jeszcze trwało, a z Daniela wiemy, że ostatnie siedmiolecie starego przymierza to jest właśnie ten czas wielkiego ucisku. I nie przypadkiem tam padają słowa: módlcie się, aby wasza ucieczka nie była w sabat. Bo faktycznie on wtedy na terenie Judei będzie miał znaczenie, tak jak miało to w Starym Przymierzu. I tutaj widzimy jednoznacznie, że jeśli ten brak, czyli oparcie o człowieka, zostanie usunięty, to 8 werset już mówi, że zawrę, czyli w czasie, jak apostoł pisał list do Hebrajczyków, była to jeszcze przyszłość, zawrę, było to wiele lat po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, jest to jeszcze przyszłość w tamtym czasie, zawrę z kim? Z domem Izraela i z domem Judy. Nowe przymierze będzie zawarte tylko z domem Izraela i Judy, bo prosta zasada, będzie zawarte z tym, z kim było zawarte stare przymierze. A stare przymierze było zawarte z Izraelem i Judą. Więc i nowe przymierze będzie zawarte z Izraelem i Judą. Nie będzie zawarte z narodami, nie było nigdy zawarte z Kościołem. O poganach jest powiedziane, że jest pogaństwo obce przymierzą i daleko od Boga, a odnośnie Kościoła się tylko zmienia to, że my jesteśmy blisko Boga. Natomiast nie stajemy się częścią nowego przymierza, zwłaszcza, że nowe przymierze dopiero zacznie się 7 lat po pochwyceniu, więc w żaden sposób nie moglibyśmy być jego częścią, choćby z tego powodu. I nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Czyli widać, że tu jest wyraźnie powiedziane, że to będzie zawarte z tymi, którzy zostali wyprowadzeni z ziemi egipskiej. Na przykład ja jako poganin nawet w Egipcie na wakacjach nie byłem, więc to w żaden sposób nie mogłoby w żaden sposób ze mną mieć związku, dlatego że nie mam takich historycznych tutaj odniesień. Ale to jest dla Boga ważne, że to są ci, których On wyprowadził z ziemi egipskiej. I ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.
Zresztą ja pamiętam jeszcze jako rzymski katolik, gdzie jest nauka, że Kościół jest w Nowym Przymierzu i ona jest bardzo rozpropagowana w Polsce, ta nauka, to klęcząc i odmawiając 10 przykazań, mówiłem takie słowa: Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z domu Egiptu, z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I zawsze mnie to zastanawiało, jak to? Przecież ja jestem zwykły i miałem drugi wierszyk, że jestem Polak mały, którego mi uczyli w przedszkolu w tym czasie. I jak to powiązać? No nie ma jak tego powiązać. Albo jest się Żydem z Żydów, wyprowadzonym z ziemi egipskiej, z domu niewoli, albo jest się nie Żydem i wtedy nie ma się żadnych relacji. I 10. Takie zaś jest przymierze. I to jest w ogóle szach i mat, bo takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. Czyli znowu odniesienie po upływie owych dni. Po upływie 70 tygodni Daniela, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły. Czyli po pierwsze, prawa Pana będą w głowach tych ludzi i na sercach ich wypiszę je. Czyli będą mieli je w sercu. Ci Żydzi będą mieli je nie w tych kosteczkach, nie w tych sznurowadłach, tylko w głowie i w sercu, i w umyśle. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I jak pamiętamy, wejdą tam tylko i wyłącznie ludzie wierzący. Tylko ci, którzy osobiście uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi lub generalnie Bogu na podstawie wiecznej Ewangelii głoszonej przez anioła, który będzie leciał środkiem nieba. Nie będzie tam ani jednego niewierzącego na początku tego okresu. I nikt nie będzie uczył swego ziomka. To będzie czas, gdzie nikt nie będzie uczył swojego towarzysza, ani swego członka rodziny, mówiąc: poznaj Pana. Dlaczego? Bo wszyscy, cała ziemia będzie pełna poznania Pana. Czy dzisiaj tak jest? No nie, dzisiaj tak nie ma. Wystarczy zostawić na przykład portfel pełen pieniędzy na ladzie gdzieś, czy na ławce, pójść, wrócić za godzinę. Nie ma portfela, bo też nie ma dzisiaj nowego przymierza. Proste. Albo zobaczyć, czy pies kogoś ugryzie, jak się psa rozdrażni. W Nowym Przymierzu psy nie będą gryzły. Lew będzie jadł sieczkę, jak wół. Żmija będzie mogła być przedmiotem zabawy dziecka. I dziecko, co dzieci robią ze zwierzętami? A ona go nie ukąsi, tego niemowlęcia. Sobie możemy wyobrazić. Dziś nie ma Nowego Przymierza, bo dziś, gdyby dziecko zrobiło nad jamą żmii cokolwiek, drażniąc tego gada, natychmiast by było po dziecku. Więc wszyscy znać mnie będą, od najmniejszego do największego z nich. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich i grzechów, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Już mówiliśmy, że to właśnie wskazuje na to, że w czasie, gdy apostoł pisał list do Hebrajczyków, była to przyszłość. Zresztą, jeśli ktoś ma w pamięci, to na konferencji w Katowicach też była kwestia Nowego Przymierza poruszana i zachęcam do tego, żeby te miejsca z Nowego Przymierza sobie wziąć do serca, dlatego że dzisiaj niestety jest dosyć popularny pogląd fałszywy, który mówi, że rzekomo chrześcijanie są pod Nowym Przymierzem i że Nowe Przymierze już trwa. Są nawet organizacje religijne, które w nazwie mają, na przykład Kościół Nowego Przymierza, jest znana taka organizacja powszechnie medialnie. I to pokazuje, że ten zabobon, bo to jest zabobon, to nie jest biblijne, jest rozpowszechniony wśród nawet ludzi, którzy deklarują narodzenie na nowo. To jest grupa baptystyczna, dosyć, można powiedzieć, powinna być zorientowana w tych sprawach. Ale, jak widać, zabobony są silniejsze niż nasze
studiowanie Pisma Świętego. Jeremiasza jeszcze czytaliśmy. I tutaj jest bardzo ważne, że to jest oparte na autorytecie Bożym. 35 werset, 31 rozdział Jeremiasza. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze, tak że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Jeszcze zajrzyjmy do ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. To jest opisane m.in. w Mateusza. Tylko nie pamiętam, który rozdział. Ktoś mógłby mi wrzucić numerkiem? 26. Też mi się podobało, dziękuję. Czyli widzimy tutaj, to jest oczywiście opisane w Marka, Łukasza i Mateusza oraz w pierwszym liście do Koryntian 11. I tutaj 29 werset. Pan Jezus mówi wyraźnie: nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Czyli widać jednoznacznie, że Pan Jezus mówi tutaj w kontekście, jeśli popatrzymy, że to nowe przymierze to jest przyszłość, kiedy będzie właśnie się odbywać w Królestwie Ojca. I to jest powtórzona myśl w wielu miejscach i tutaj mamy też w tych pozostałych miejscach tę samą myśl kontekstowo. Czyli nawet samego tego ustanowienia Wieczerzy Pańskiej jednoznacznie widać, że nowe przymierze to jest przyszłość i nie ma jakichś tam rozbieżności co do tego, bo nie da się tego w żaden sposób inaczej ułożyć. A ponieważ jest to dosyć ważna kwestia, to pierwsze wykluczenie ze zboru Filetosa i Hymeneusza było, bo oni głosili, że zmartwychwstanie już się dokonało, a z Rzymian wiemy, że właśnie powstanie do życia zmartwych jest utożsamiane z nowym przymierzem dla Izraela i Judy. Więc oni już wtedy głosili to i mówili właśnie takie rzeczy, a Paweł powiedział, że ich nauka będzie się rozszerzać jak zgorzel. I faktycznie w chrześcijaństwie 99% to są wyznawcy teorii, że nowe przymierze już jest. Więc żeby jeszcze zakończyć 12 rozdział objawienia, bo on jest dla nas tutaj takim punktem, gdzie widzimy właśnie Pana jako pasterza. I nasz Bóg się o nas troszczy także w sprawach materialnych, ale tutaj możemy zobaczyć, że nawet w tak złym czasie, jak 12 rozdział objawienia, dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią. Kto żywi? Żywią, liczba mnoga. Więc ja tu się dopatruję, że to będą właśnie ci ludzie, którzy dali jeść. Żywią, troszczą się, z dala od węża. Sobie wyobraźmy, to będą ludzie, którzy sami będą wierzący. Z jakiegoś powodu uda im się zorganizować jedzenie. W jaki sposób w czasie wielkiego ucisku to zrobią? Z czego ich nakarmią? Tu jest wyraźnie powiedziane, że w cudowny sposób. Więc tutaj jest jednoznaczne, że widzimy: i wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i chłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. Oczywiście, jeśli sięgniemy do obrazów, to strumień się kojarzy z wielką ilością ludzi wysłanych w celu znalezienia tych ludzi i spacyfikowania ich, żeby się poddali.
Więc tutaj widać, że to jest ta druga część 25 rozdziału, 40. To będą ci właśnie, którzy będą z właśnie takim zajadłym poszukiwaniem szukać tych właśnie chroniących się Izraelitów wierzących w Boga. I nie dość, że sami nie dadzą im jeść, to będą jeszcze doprowadzać do ich prześladowań. Bo wiemy, że wyda na śmierć brat brata i wiemy, że dzieci zadenoncjują rodziców. I to będzie się dziać właśnie w tamtym czasie. Więc tutaj widzimy, że dokładnie Bóg zatroszczy się o swoją resztkę izraelską i to jest fakt, że po prostu to wszystko się stanie, ale to pokolenie nie przeminie. Tak będzie zbawiony cały Izrael. Wśród nocy Pan
Cię chroni od zła wszelkiego, czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia. Teraz i po wszystkie czasy. Znoszę swe oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze, ani się zdrzemnie ten, który Cię strzeże. Oto nie zaśnie ten, który czuwa nad Izraelem. Pan Bóg Cię strzeże, Pan Twoim cieniem przy Twoim boku prawym. Za dnia nie porazi Cię słońce, ni księżyc wśród nocy. Pan Cię chroni od zła wszelkiego, czuwa nad Twoim życiem. Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia. Teraz i po wszystkie czasy. Teraz i po wszystkie czasy. Bóg jest tu ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby przeniosły się góry w głębie mórz. Nawet wtedy nie będziemy się bać, choćby szumiały i pieniły się wody, zadrżały góry, choćby zatrzęsły się, nie będziemy się bać. Ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby przeniosły się góry. Nawet wtedy nie będziemy się bać, choćby szumiały i pieniły się wody, zadrżały góry, choćby zatrzęsły się, nie będziemy się bać. Ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą.
nam ucieczką.